Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W nowym odcinku, zanim przejdziemy do materiału, chciałbym Cię zachęcić do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę, aby inni ludzie też mogli zobaczyć te filmiki. Dziękuję bardzo i przejdźmy do oglądania. Czy zdarzyło Ci się kiedyś po treningu wracać z ogromnymi zakwasami i dzień po prostu nie być w stanie chodzić? Już nie mówiąc o treningu. No cóż, mi się zdarzyło kiedyś, parę razy. I zacząłem szukać informacji, jak właśnie zaprzestawać tym zakwasom. I jest kilka ważnych reguł, które są często spotykane u piłkarzy na wysokim poziomie i ogólnie u sportowców, jak pozbywać się zakwasów. Więc czym są zakwasy w mięśniach? Kiedy wasze mięśnie nie dostają odpowiedniej ilości tlenu podczas wysiłku, tworzy się kwas mlekowy. I ten kwas mlekowy zaniża właśnie równowagę kwasowo-zasadową. Jakby wasze mięśnie stają się kwaśne. Dlatego właśnie nazywa się to zakwasy. Jak zapobiegać, aby ten kwas mlekowy się tworzył i ogólnie, żeby wasze mięśnie was nie bolały po treningu? Pierwsze, ważnym, bardzo ważnym aspektem jest rozgrzanie się przed meczem, przed treningiem, dobra rozgrzewka i potem dobre rozciąganie. Lecz zanim przejdziemy do rozciągania, warto zrobić taki 10-minutowy trucht. Zapewni to wam dobre dotlenienie waszych mięśni. Ilość kwasu mlekowego zostanie obniżona. Jeżeli chcecie unikać zakwasów, warto też wziąć ciepły, a potem zimny prysznic. Bardzo obniży to bóle waszych stawów i mięśni. Bardzo dobrze robi właśnie ogólnie na organizm taki prysznic ciepły, a potem zimny. I na końcu nawadniamy się. Nawadniamy, pijemy dużo, dużo, dużo. Ten kwas mlekowy musi być usuwany. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości wody, to on po prostu nie będzie usuwany. Więc nie zapominamy pić wody. Dodatkowo, aby zmniejszyć właśnie zakwaszenie waszego organizmu, możecie spożyć suszone rodzynki lub suszone morale. Nie wiem, czy wiecie, co to jest indeks PRAL. Indeks PRAL to jest, jaki wpływ na zakwaszenie organizmu ma dany pokarm. Jeżeli chcecie, mogę powiedzieć o tym w innym odcinku. Piszę o tym właśnie książkę. Nie tylko o tym, ale będzie to oczywiście w książce. I w następnym filmiku opowiem wam właśnie trochę o tej książce. Więc jeżeli chcecie unikać zakwasów po treningach, nie zapominajcie dużo pić, zrobić 10-minutowy trucht po treningu, dobrze się rozciągnąć i wziąć ciepły, a potem zimny prysznic. Pomoże wam to w lepszej regeneracji i będziecie szybciej gotowi do następnego wysiłku fizycznego. Zostawiam was tutaj, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Nie zapominajcie jeszcze raz subskrybować kanał i zostawić łapki w górę i ewentualnie udostępnić ten film. Dziękuję bardzo, trzymajcie się w formie. Cześć!